Witam wszystkich w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Mafia 2. I w dzisiejszym odcinku mamy rozdział czwarty. Tak jak ostatnio skończyliśmy, tak teraz zaczynamy rozdział czwarty. I tylko sprawdzę godzinę. Aha, tu mam to. Tak więc mamy pełne życie. Okej. I let's go, tak więc przed nim. Wiecie co, później sobie to będziemy ubierać, bo na razie jeszcze jesteśmy takimi biedakami, a później już nie będziemy. Taki spoiler mały, no ale tak będzie. Ale nic więcej nie zaspoileruję. Okej, nie będziemy tak łazić, bo to trochę za wolno. I mamy jechać, mamy jakąś robotę. John nam załatwił robotę. Zobaczymy jak to będzie. Mamy wpaść do Freddy'ego, czyli okej, padniemy. Samochód? Oh shit. Wiecie co? Mam lepszy pomysł. Weźmy sobie coś nowego do garażu. Ale czy to jest policjant? Tam poszedł. Coś ładnego. To. Ładny, ale. Ale nie, nie. Tym bardziej nie ciężarówka. Nie. Nie, to jest taksi. Oh, come on, come on. Give me something. No, okej. Ciebie na pewno, nie? No shit. Wow! The fuck? Okej, widzę, że nic ciekawego na tych drogach nie ma. Autobus tym bardziej. Chociaż szczerze, kiedyś się chce przejechać autobusem. Chyba jeszcze nigdy nie jechałem. Na serio. Straszne dziadostwo. Get the fuck out. Whatever. You piece of bitch. What the fuck are you doing, man? Okej, ja już dawno nie grałem. Oh my fucking god, on mi traci życie. On mi traci życie! Fuck you, you little... Policja, policja, ona jego zatrzyma, mnie nie. Z tego co pamiętam, tak, jego zatrzymała. A ja mogę wsiąść do samochodu i odjechać. Heh, suck a dick, bitch. I życie mi się trochę odnowiło, tak więc okej. Słyszałem telefon, ale kij z telefonem. Teraz gramy. Taka mała akcja na początek odcinka i jedziemy do Freddy'ego, tak? Do tego baru Freddy'ego, no. Oh, no shit, bitch. Jezu, tak dużo samochodów tutaj dzisiaj? Tak, o ile ten samochód będzie mi dane zatrzymać, to sobie go zostawimy do garażu. Nie wygląda wcale tak źle. Powiedzmy sobie szczerze, nie ma lepszych samochodów tutaj. Bo tamten trzeba by naprawić, żeby nim jeździć, a to są drogie rzeczy. Hey, look who's here. Where the hell you been? Laying around in bed all day. Hey, I'm entitled to a little rest after that last job, don't you think? What can I get you, sir? Coffee. I'll take what he owes for now. Just for now. And when Alberto hears about this, the shit is gonna hit the fan. Believe you me. So, I heard you didn't score too big last night. Well, it wasn't exactly my fault. Shit happens. All right, come on, relax, fellas. It's a high-risk business. If you don't like it, you can always go break your back working for peanuts down at the docks. Sorry, Henry, I was just breaking balls, you know.
So how about tonight? We still on for what we talked about yesterday? We'll see in a minute. That is too fucking much, too fucking many. I want my money! What? You think I'm running some kind of fucking charity here? Do it. Now. Who was that? Somebody you don't need to know right now. All right, listen up. There's a guy who owes the boss some money. He borrowed it to open some big jewelry store. He's not paying it back fast enough. We're gonna collect his payment in jewels. Plus, a little extra for our trouble. Joe, fill him in. The jewelry store's in the shopping mall in the middle of town. There's no guards at night. So all we gotta do is pick the lock and waltz right in. Yes, sir. Sounds a little too simple. Because it is simple. Why's everything gotta be so fucking complicated with you? Says the guy who can barely change a light bulb. Look, don't worry. I thought of everything. I got these phone company uniforms so we can pretend to be fixing something. Fair enough. Let's go. All right. We're gonna rob this fuck blind. All we gotta do is wait until dark. Okej, czyli... Okej. 6 godzin później. O. Wow, wyglądam jak... Wieśniak. Samochód stoi, stoi. Coś wolny jesteś, Vito. A ten to już... To już... Forget him. Hey, so how'd it go with the port? What, you mean with Derek? Yeah, he's a piece of work, ain't he? Give you a job? Yeah. I work some guys over. A little small-time crap. He shakes down these hard-up dock workers just like he did my old man. Well, you didn't have to do it. It sounded like he forced you to. No, ja mam zepsute światełko. Fucking hell. My mother almost did. Quit whining and keep in touch with Derek. Trust me. He's got better jobs than shaking down wharf rats. Zniszczył mi światełko ktoś. What the fuck? Zresztą wszystko musi być porozwalane. Niesprawiedliwe. Ach, ta muzyka. Nie? Cicho tam. Uważaj, bo się będę na czerwonym zatrzymywał. W GTA nie grałeś? Ach, ta muzyka. Głupia ta muzyka. Znaczy fajna. Widziałem taki mały błąd graficzny. O, teraz znowu koła tak jakby zanurzone w... Widzicie? Nie wiem, czy to będzie widać. Okej, to już tutaj. Easy, 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 easy. I ładnie. Panie, co pan tu robisz? Zajeżdżamy. Okej, zostawiamy tu samochód blisko. Okej, naciśnij, aby otworzyć zamek. Przy ludziach, nie? Jasne. Come on, boys. The cops will be here any minute. Move it. Ryan fucking O'Neill? What the fuck is this? You crazy bastard, what the fuck are you doing? Barbaro, what the hell are you doing here, you fuck? You're a little late, Chief. There's nothing left here for you. Fuck off, Fatso. This is our heist. You want to get out of here in one piece, you better hand over everything you've well, got. Well, the sign outside didn't say Brian O'Neill's place. If it did, I wouldn't have robbed it. Instead, I would have set it on fire. Reported at the West Side Mall. Repeat, 1031. Burglary this in progress. This is car 54. We're on it. And I suggest you get lost before the cops show up. Ah, fuck! Kiss my ass. Get the fuck out of here. No. Myślałem, że tak mnie wiecie, fajnie włączy do biegu. To było fajne, ale jednak nie. Biegnij! Nie mogę szybciej.
Postrzelili go. The fuck is going on? No to... Dlaczego? A, mam pistolet, Boże. Watch my ass while I open this door. Keep those assholes off my back. Ej, dostał headshota. No nie muszę nikogo zatrzymywać już. Come on, you piece of shit, open up. Okay, got it. We're out of here. Vito, come on. Idę, easy. Tylko, że wszędzie jest policja. Police! There's no way out. Helikopterem. Helikopterem. Come on, helikopterem. Fuck! Nie przeklinaj. To brzydko. Shit, another dead end. Fucking hell. Oh, you bitch. Zaraz zginę. We gotta go this way, it's our only shot. Dobra. Co? Come on, Vito, move your ass! What, you fucking crazy? It's covered in ice. One slip and we're dead. We got no choice. I ain't going to the joint. Oooo, zaraz zginę. Dostałeś w czapkę. Gzyms? Oh my... Fuck. Get your ass over here. You waiting for a formal fucking invitation? Over there! Shoot! Yes. Jesus, be careful. Almost lost you there. Yeah, I think I just shit myself. Where'd they go? They must have gone this way, Sarge. Oh, fuck that. I don't get paid enough for this. Tylko, że oni mogli wejść po prostu do drugiego budynku, nie mogli? Skoro tam stoją na dole? No fuck. Jest bez sensu. Shit, cops! Aha, no jednak weszli. Freeze! Police! There's no way out! Okej. Załatwiono, chociaż powiem szczerze, że łatwo tu zginąć chyba w tej grze. Był jeszcze jeden. Okej. We're out of here. Vito, come on. Dobra, idę, idę, idę. Henry's never gonna believe this. Stupid bastards. Let's go. No, bo to... bez sensu. Fuck off, copper! I didn't do nothing. Look at the Irish, my ass. Who the hell was that? Brian O'Neill, crazy Mick bastard. Not too bright. Usually works as hired muscle. Yeah, I didn't think he was the brains of the operation. Shit, the cops. Come on, get out of the light. Let's go. Come on, come on, come on. Don't worry. Give me a bag. I'll go ditch the goods. All right, pal. Meet you back home. Try not to get pinched on the way there. Jasne. Czyli... Nie goni nas policja. Ha, świetnie. Jasne. Jedź! Jest, są cztery gwiazdki, czyli strzelają z maszynówek do mnie. O ja pierdzielę. To będzie masakra przed nimi uciec. Ale mamy radiowóz, czyli w miarę szybki samochód. Pojazd, whatever. Fajnie by było zatrzymać sobie ten radiowóz. Ah, come on. Ale pace.
Oh shit. Jadą tu za mną i mnie gonią. A, nie, 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 nie. Easy. Easy, ja wcale tak dobrze nie jeżdżę tymi samochodami. Się zastanawiam, czy można sobie radiowóz ten włożyć do garażu, bo chciałbym, powiem szczerze. Zobaczył mnie na pewno. Jednak nie. Zobaczył mnie. Dobra. Zbliżamy się już, raczej przekroczyliśmy już nawet 15 minut. Nie, nie mamy szans. Wszędzie jest pełno policji. Świetnie. Przekroczyliśmy już nasze 15 minut odcinka. No, ale nic nie poradzę. Oh, like a boss. Aktualny pojazd nie może wjechać do garażu. No trudno. O jest, jesteśmy w domu. Dobra. I skończymy tu odcinek. Tak więc chwilę, nawet dojdziemy do góry. Przebierz się. Easy. To był cały rozdział. 15-minutowy odcinek i cały rozdział. Tak więc następnym rozdziale mamy piłę. Whatever it is. Hey there, handsome. Hi there. Joe ain't here right now. He said for you to meet him for lunch at Freddy's. I see. Okay. Too bad you were passed out when I came in. We could have partied. Maybe next time, doll. Bye. Huh. That was something. No. Do następnego odcinka, see ya.